I teraz tak. Która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 4? A co, która liczba? No, zapisz wyrażenie, które dla każdego n należącego do liczb całkowitych przedstawia liczbę, która przy dzieleniu przez 7 daje resztę 4. I zapraszam do filmików też. Podlinkuję tam gdzieś, może w komentarzu, o dzieleniu przez 4, co daje resztę 3. Najpierw zapiszmy sobie liczbę podzielną przez 7. Liczba podzielna przez 7 to będzie 7n. Dlaczego tak? A no spójrz tu, tu będę pisać. 7n podzielić na 7. 7 z 7 mi się skróci, zostało mi n. Cała filozofia. Dlatego mogę zapisać to 7n. I teraz zrobię resztę plus 4. Dlaczego tak? Bo tak się zapisuje. Super fajnie wyjaśniłam. Bo jeśli dzieliłeś kiedyś w słupku, muszę jakiś przykład wymyślić. Na przykład, co mi daje 39? 39 podzielić na 7, tak? W 3 się nic nie mieści, więc w 39 się mieści 5 razy. 5 razy 7 to jest 35. 39 minus 35 jest 4. Czyli 39 podzielone przez 7 daje wynik 5 i reszty 4. Czyli 5 razy 7 plus 4. 39, tak? Bo tu mamy zapisać jakąkolwiek ogólną liczbę, która nam taki wynik da. Dobra, znów zostawiam Ciebie na chwilę z tym wszystkim, bo ja wiem, że to tak, jak się odnoszę do przeszłości, do dzielenia w słupku i pokazuję, że to ma jakiś wyższy cel, wyższe zastosowanie, to trochę się w mózg lasuje, więc zostawiam ten temat już.